Witam Was, moi drodzy, w nowym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy piątek, zaczynamy tego vloga. Ja właśnie teraz czekam na Tosię, bo jedziemy do, czekajcie, do cyrku na wodzie. Tak, do cyrku na wodzie. Potem Tosia do mnie tutaj przyjdzie. Tak, przyjdzie do mnie tutaj Tosia na nockę. Tutaj, czekajcie. Tutaj w tym miejscu będzie stał materac. Tak, tutaj królik, bo tu jeszcze się ogarniam przy toaletce. I tak dalej. I właśnie teraz Wam powiem jedną rzecz, że tutaj właśnie kiedyś stała pufa. Dzisiaj tą pufę wywieźliśmy na stare mieszkanie, bo wiecie, powiem Wam szczerze, że ja z tej pufy rzadko co korzystałam. No więc tak, właśnie potem będzie nocka, to będzie materac stał. To wiadomo, potem to Wam wszystko pokażę, no to w tle jeszcze bluza leży właśnie, którą założę. I właśnie i potem z Tosią będziemy piekły pewną rzecz. Wiadomo, możliwe, że jeszcze przed tym, wiecie, sobie coś tam zagramy, wiadomo, na pewno pogadamy. Bo to jest zawsze, jak mi spotykamy na nockach. Tosia mi już dzisiaj pisała, że, nie, że będzie długo, czy wczoraj mi pisała, że będzie długo spała, żebyśmy dzisiaj w sumie nie spędziły nocka, ale bez spania. Właśnie z Tosią wróciłyśmy już do domu. Tak, w tle jest Tosia. No i teraz, uwaga, przy lustrze jestem. Ja nie mam... I właśnie, moi drodzy, byłyśmy w sklepie jeszcze po tym cyrku. Nie, wstraszyłam się, że chcesz to zdjęcie. Nie, tylko zdjęcie nie. I właśnie, oczekajcie, właśnie Tosia powiedziała, że kupiła koronę, więc kupiłyśmy też nie, dla ja mnie. Ja mam koronę, ja mam z balu koronę jeszcze. Aha, to ja mam taką małą koronę, jeśli tak się wepnie. Coś ten jest. Jeszcze są kolczyki. Pan jak byłam mocno, to miałam takie właśnie kolczyki. O, czekajcie, one są tutaj. O, wyostrzyło się. I właśnie pokażę Wam teraz, co dostałam w prezencie od Tosi. Ale zanim to, to jeszcze kupiłyśmy, uwaga. A to jest jeszcze jedną rzecz. Ja Wam pokażę to. Ej, ale... Nie, bo jakby ona jest... Ale dobra, to nie jest ułożone, ale... ja mam tą koronę jeszcze... Z balu, z ej, ale ładnie pasuje ci. No, no i właśnie ona tobie... Czekaj. No. Czekaj, 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 bo nie chcę ci tak... No. Czekaj, położę ją tak, bo ci zniszczę włosy. No, połóż. Ej, tobie bardziej czekaj. Pasowała teraz. Nie, tobie bardziej. Czekaj ją tak. Nie no, spokojnie. Zaspiałam włosy i wracam do tematu. Kupiłyśmy... Kupiliśmy jeszcze taką girlandę, otóż moi drodzy, o. Girlanda nam się przyda na pewną rzecz. To jest serduszko. Ja tą koronę moją zaraz też otworzę. O, uwaga, jesteście postawieni. Teraz co dostaliśmy od Tosi? Jezu, jak ja to zepsuję, to się... Ej, czekaj, to no, jest to napój niegazowany o smaku jagodowym. Akurat ja jagody lubię. Będzie to podpasuje, ale to jest ciekawe, to się będzie otwierało. No to jakoś ma się tak przykryć, bo ja to na TikToku widziałam. Wiecie, to jest... Nie zepsułam tego. I wiecie, to właśnie przetestujemy. Dalej. Masz... Ej, a jakby to dać do wiesz czego, do tej naszej rzeczy. Dobra, to się zobaczy, moi drodzy, jeszcze. Tu jest, uwaga, czekajcie, maseczka. I teraz, moi drodzy, jeszcze ostatnia rzecz, czyli to jest krem do rączek nawilżający i relaksujący. Więc właśnie to jest otóż to, co dostałam od Tosi. I czekajcie, teraz sobie jeszcze otworzymy razem tą koronę. Czekajcie, trzeba otworzyć ten. O, uwaga, moi drodzy, to jest ta korona. Są kolczyki. Kolczyki też są. Ej, to jest pierścionek. To jest pier... Czekaj, to właśnie jest taka naklejka, zaraz ją zdejmę, ale teraz... A to ja myślałam, że ty to chcesz później zrobić jakby... Dobra, tak, nie? Tak moja to się prezentuje. Tak. Moi drodzy, ty możecie zobaczyć kombinację Tosi z tą oto koroną. No dobra, tylko, no, że na bok. Ale nie, ale jest spoko. Wyjdzie, że nie umiem. Ale nie, no spoko to jest. Podsumowując, fajny zakup. Korony. My teraz idziemy z Tosią się ogarniać, pogadać i potem bierzemy się za, uwaga, zapieczenie pewnej rzeczy. Moi drodzy, witam Was w nietypowej scenerii. Tak, Tosia, powiedz. Otóż, wiecie, no ja byłam ostatnio w sklepie i zobaczyłam pewną może zupkę. Możecie ją kojarzyć, to jest taka... Tosia już tu mam przygotowane mleko. Tak to wygląda. Ale i tak nie dałyśmy całej tego. Nie, myśmy dały tylko my połówkę. Mamy... Nie mamy całego makaronu też. To nie... Bojecie, to do chwili... Stop, weź to... Dobra. Dobra, no. No to masz. Wyrobnijcie sobie na łóż. Dobra, sorry, wiecie, jakby ja lubię ostre i ona tak... Ona lubi ostre. Enjoy. Nie chcę, cóż.
Powiem wam szczerze, że... Ty jesteś dziwna. Nie, że dziwna, czy nie, no nie powiem, no piecze to piecze. To jest tak, jakbyście taki sys jedli. Nie wiem, niektórzy osoby nie jadły, to może tego nie poczułem. Znaczy, piecze mnie to, ale nie jest też takie mocne jak u Tosi, mi się zdaje. Nie denerwuj mnie. Myślę, że ten sos mi się zdaje, że osobno był jeszcze gorszy. Nie, ale szczerze, no jest to ostre. Zjesz to? Nie wiem. A smakuje się tak, jako smakiem, w sensie, bo ja smaku nie czuję, dla mnie jest po prostu ostre. Ja czuję ostre i wiecie, jakby takie octowe coś. Ja i mu tatę lubimy ostre i tak dalej, no, ale... ja z Marzeną nie. Widzisz, coś jednak jest... Czekaj, bo tutaj jest, widzisz, tak nadziubdziane tego sufu, nadziubdziane, tu... ale co czekaj, tu? Czekaj, nie chcę tego na widelcu, chcę... W tym jest tak ciemno, a ja chcę ten jaśniejszy. Może będzie lepszy. Jaśniejszy. No jakby mniej tego susu wsiąknął. No tu masz. No nie wygrzebł. Tu masz. Nie chcę, ja chcę tyle. To jest mniej. Idziemy. Otóż moi drodzy, mamy do was do przetestowania. No. Myśmy to z Tosią jadły. No. Może na ty też. Ale tak, ale no. Dla mnie było okej. Okay. No właśnie, Marzena powinna to zjeść, bo to naprawdę jest ostre. Ale Marzena ty też musisz spróbować, bo to było ładnie. Dla mnie okej. Okay, nie było dla ciebie okej. Okay. Było okej. Okay. Ty jeszcze teraz masz łzy w oczach. Nie wiem, może trochę. Dobre. Zjesz Marzenko jeszcze? Dla mnie się było okej. Okay, tak. Ale za drugim razem już mi już to paliło tak. Dla mnie masakra. No jest ostre, ale mi ten makaron nie podchodzi najbardziej. No on jest taki dziwny taka właśnie. Guma do życia. No on jest makaron jest okej, okay, a przyprawa nie jest okej. Okay. Muszę przed czymś zagryźć. Chciałem, że zagryzasz ostrymi chipsami. To jest połowa. Ale dobra. Sosu. Tak, nie. Połowa sosu, bo to... Ale to jest ta sama zupka, co mama jadła w Sopocie na nagraniu. Ale ty chyba... Jaki to był kolor? Nie wiem, jaki to był kolor. Bo jeszcze mógł być czerwony, to też było w Austrii. Myśmy to kupili w tym. Wiem, w Gdyni. No, ocena 0 na 10 minus 1. Jest pikantne, ale jakby nie ten makaron, to by się dało to zjeść. Nie. Myślę, że... Nie wiem, że je. No właśnie, bo tak na początku, na pierwszy strzał tak nie jest. A dopiero potem się to rozwija. No więc my idziemy teraz moje coś zrobić i jak będzie już pierwsza rzecz zrobiona, to wtedy wam pokażemy, jak jest tam zresztą. Jesteśmy w połowie. Tam właśnie się montuje daily vlog? Daily vlog, no. Tutaj właśnie jesteśmy w połowie przygotowania pierwszego kremu. Tak, to się już tu tańczy. No ale ciasto pokazałaś? Właśnie, to ciasto. No i myślę, że tu już się większość domyśli, co to będzie. No już powiedziałaś tortu chyba to. Tak? Nie, to bo ty na Instagramie przecież to powiedziałaś. Omega. Ale... Jest bardzo dobrze. Ej no. No on już nie upadnie. No, więc wiecie, potem go przykroimy na trzy części, bo będzie jeszcze jeden krem, a tego gdzieś nie mówię. I potem, wiecie, co mamy w planach robić? Tynkować tort. Miał być to krem malinowy, ale jeżeli mamy malin w domu, nie kupiłam, to wykorzystamy to z truskawek. Ale mega są dobre. Tak. I właśnie tam dałyśmy cukier, teraz się nam rozpuszcza żelatyna tutaj. Potem będziemy robiły drugi krem. Jak myślisz, jaki krem? To wy się dowiecie zaraz, a my teraz idziemy kończyć nasz pierwszy krem i widzimy się przy drugim. I witamy was drodzy następnego dnia, ponieważ tak wyszło, że dopiero dzisiaj kroimy nasz biszkop. Bo wczoraj jeszcze musiał się tak przystudzić, co nie? No. Wyschnąć. Tak. I to natrzymasz zrobić, ale... Kroi się jakiś ten tort. A to właśnie są nasze kremy. Czekaj, to jest śmietankowy. Ale idzie. I tu zbijałyśmy go wczoraj co chwilę. Ja właśnie jak ono... spoko! A pokaż ten. A ten drugi truskawka chyba. Oj. Co się stało? Nic. On miał taki okay. Dobra. Nie, jest okej. Okay. Nie, wystraszyłam się. Smakują takie tak. Lody po prostu. Sorbet. Dziewczyny i co? Zobaczcie, jest test. No i tak. Okay. Proszę, proszę. Wow. To daj tu od razu. Teraz nakładamy pierwszy krem. Śmietankowy. Znaczy to jest taki, wiecie, śmietankowy z mascarpone. Wczoraj nam wyszedł i... Dobry jest. Tak. Aha, ale jest sposób, bo układać na razie. Ej, będzie łatwiej, no. No, ale to trzeba włożyć z tego.
taki pyszny torcik, no to za chwilę będziemy tak, go próbować. A co to? Aha, to jest ten puder. Tylko tu trzeba to, no. Nie. Tu jest. A właśnie dobrze, pres. Musimy tutaj będziemy dawały te borówki i truskawki. Mamy już zrobiony tynk, już wam go zaraz pokażę, czekajcie. Dobry jest. Dobry? Ja myślałam, że to będzie takie bez smaku, takie jak są często w tortach. Jest takie, ale czuć właśnie ten, jak ty teraz miałeś na urodzinach taki tort. Tu jest nasz torcik, tak, osoby na Instagramie właśnie widziały przed chwilą, jak teraz wygląda, jak będzie finalny. Więc żeby wiecie, żebyście byli na bieżąco, zapraszam was na mojego Instagrama. Na Instagrama Tosi, o, u Tosi też właśnie tak, jest torcik. A jak się nazywasz na Instagramie? Kasia Podłoga Pieniek. Więc my wyciągamy teraz miskę z tynkiem. Tak, tu jest. I to właśnie wyciągać to, czy do innej miski dokładać? Tutaj, będziemy tak to nakładały. Tak, więc moi drodzy, my robimy i widzimy się za chwilę. Właśnie już to się skończyłyśmy robić tort i teraz wam pokażemy, jak nam wyszedł. Tam, taran, taran. I tak wyszedł. Tak się prezentuje. Ale myślę, no, że taki jak na pierwszy nasz tort, no, w naszej tortowej karierze. Tak, tortowa kariera. Jest dobrze. Serio. Jest dobrze, tak. Następnym razem będziemy jakiś. Ty powiedziałeś, będziemy jakie robiły? Świąteczny. A w jakim można zrobić krem pomarańczowy. No i witam was moi drodzy już w niedzielę i dzisiaj pojechaliśmy znowu jak tydzień temu na taką wycieczkę jednodniową, ale tym razem do Raciborza. Jeszcze tam nigdy nie byłam, właśnie tam ostatnio byli dziadkowie i tam byli na takiej wycieczce, więc im się podobało, ja też stwierdziłam, że chcę pojechać tam i zobaczyć jak wygląda rynek, więc my jedziemy, właśnie wczoraj jeszcze byliśmy u Tosi. Tak, pojechaliśmy potem. No i tort był jedzony. I tort był jedzony, właśnie chciałam go wrócić. Rewelacją. No wszystkim smakował, więc teraz będę też robiła właśnie tort na urodziny mojej babci. Jakie smaki? No, takie same teraz, czy inne? Ale teraz nie mogę zdradzić, bo babcia Masia to będzie wiedziała. No to jest, teraz będziesz miała zamówienie na torty dla babci dziadków, no. Tak, no więc jak to wygląda? No fajnie on nam wyszedł. Mi się nawet podobał on tak wizualnie, szczerze mówiąc. No, a też dobrze smakował, bo myśmy też no jedli, nie? Wczoraj jeszcze z Tosią robiłyście fajne rzeczy. Tak, a to wam już pokażę właśnie w domu, bo wczoraj wam zapomniałam, bo już późno wróciliśmy. W Raciborzu my teraz jesteśmy tam z tyłu, widać właśnie tatek nagrywa na Instagrama i tak to właśnie się prezentuje rynek. Ładny jest, powiem wam szczerze. Z Raciborzu tu nigdy nie byłam, teraz dopiero jestem tu pierwszy raz. Teraz idziemy się przejść i zobaczymy co będzie dalej. Witam was moi drodzy, w poniedziałek, weekendu, koniec tygodnia, początek. Jutro mam sprawdzian z niemieckiego, tak, pierwszy sprawdzian z niemieckiego. Powiem wam szczerze, że ogólnie to jest taki dział, tam na razie są cyfry, jak tam, wiecie, się pytamy, gdzie mieszkasz, ile masz lat, takie, wiecie, różne rzeczy, to właśnie już jesteśmy na drugim. I czekajcie, no i tu właśnie też była też właśnie kartkówka z tego, jak się witać, jak żegnać i tak dalej, o właśnie, o, numery. Tu akurat jest do 12, tam powtórzyłam przed chwilą i właśnie teraz wam pokażę, co zrobiłam z Tosią. Otóż tak właśnie odbyłyśmy nasze ręce. Ta zielona to jest moja, ta biała to jest Tosi. Też takie kciuki. Czekajcie. O tego one się prezentują. Mi się podoba. Właśnie nigdy nie muszę to podpisać daty, tak. Ja już to będzie w kalendarzu zapisałam to, że właśnie jakby co to na tej sobocie, że wtedy kiedy to robiłyśmy. A jeszcze w tym tygodniu ma spania właśnie z angielskiego, jak się nie mylę. W piątek, ale on miał być właśnie tydzień temu, ale tam pani nie było. Dzisiaj właśnie, że mam na olimpiadzie z angielskiego. No więc tak to wygląda, więc ja idę robić obiad. A, i jeszcze wam pokażę jedną rzecz, którą wczoraj zrobiłam. Nie, jakoś wyszła mi taka wena. Wiecie, postanowiłam, że coś takiego jesiennego jeszcze chciałabym zjeść, bo już tak trochę świąteczny, powiedzmy, że jest klimat. Bo wiecie, już jest listopad, ja już otwarłam totalnie sezon na, wiecie, jakieś świąteczne muzyczki i tak dalej. Już właśnie też kalendarz jeden zamówiłam. Nie wiem, czy jeszcze jednego nie zamówię. Właśnie teraz z wami no pokazać te moje gofry. Czekajcie. O. Tutaj właśnie, o, reszta rodzinki. Te króliczki. I tutaj właśnie są otóż te gofry.
Pamiętam, że wyszło nawet fajnie, to właśnie też takie przekrojone, bo też połówkę miałam w szkole. One są pyszne. Tak. Idealne jeszcze dzisiaj, zobaczcie, a były robione wczoraj. Właśnie te jabłka z tym cynamonem. No, a tutaj proszę, panowie siedzą. Panowie sobie siedzą. Mają, wiadomo, jak... Mogą sobie wyjść z klatki, ale nie wiadomo, teraz sobie będą siedzieli tutaj. Ale jak się ta bransoletka wyczyściła, teraz widzę. Która? No a tak, właśnie tak w sumie długo nie nosiłam. I ona tak zaszła, nie? Tutaj właśnie było takie... Utyż jeszcze... Czekajcie, tu może. Nie widać. Wam pokażę, no. I teraz, moi drodzy, wam pokażę kalendarz adwentowy, który, szczerze mówiąc, jakoś tak... Zauważyłam go właśnie, jak byłam z Tosią ostatnio w sklepie, co drukowałyśmy zdjęcia. I tak pomyślałam, a że sobie go zamówię przez internet. I tutaj on jest. Uwaga, tak się, czekajcie, tak się prezentuje. Jest właśnie on tutaj z kosmetykami do włosów, ale nie tylko do włosów. Tak z tyłu. Ja właśnie go zamówiłam. Tutaj właśnie też byłam wczoraj w tym sklepie, właśnie gdzie go widziałam. Ale jeszcze był, tak, jeszcze był, więc no. I ja właśnie, pan na geografii powiedział, że jeśli tam chcemy na dodatkową, nie że na dodatkową ocenę, ale że możemy zrobić labbooki, to będę robiła tych, właśnie z tych, taki labbook. Możecie się kojarzyć, właśnie pamiętam, że chyba robiliśmy na matematyce, chyba rok temu, nie wiem. Ale właśnie robiliśmy, pamiętam, i kupiłam właśnie cienkopisy, bo ja kiedyś te miałam, pamiętam, ten czarny był fajny. Tu już są takie tasiemki. I tu właśnie są takie, powiedzmy, w kolorach trochę, bo tu ma być, wiecie, labbook o porach roku. Tak, i tu właśnie jest taki, no biały w sumie może się trochę z zimą kojarzyć, niebieski z zimą, a ten z latem zielony. Nie wiem, to wzięłam, bo chciałam zrobić słońce z tego, musimy tak powyklejać, takie kółko. Nie wiem, coś takiego chciałam zrobić. I jeszcze klamerki. Ja miałam taką wizję, że to jest kartka i żeby tu to przykleić i że tak się to otwierało. Tutaj teraz zabieram się na początku za spakowanie do szkoły. Chyba powtórzę jeszcze trochę niemieckiego i widzimy się jutro. Prawie że kończę, bo została mi tylko jeszcze właśnie to jest jesień i tu będzie jeszcze zima plus, żeby zrobić jeszcze napisy. Więc właśnie teraz jestem już w ostatniej części, powiedziałabym, właśnie robienia tego mojego labbooka. Aha, jeszcze muszę zrobić też tutaj, czekajcie. Ja wam to może pokażę, to właśnie ten początek tu właśnie nakleję, w sensie na tą część i na tą drugą, o. Jak widać jeszcze w tle jest balonik, tu będzie wszystko tak porozrzucane tu, bo tutaj, wiecie, to jest taki, no mały rozgardiasz, ale nieważne, tutaj przechodząc do tego, jak to wygląda, więc tutaj otwieramy. Tutaj właśnie mamy, kiedy się zaczyna wiosna, to jeszcze też muszę to dopisać. Tu dalej są zjawiska. A tu jest oświetlenie ziemi w ciągu roku. Tak to wygląda. Hop, hop, hop. Tu potem jest, że lato zaczyna się wtedy. To jest oświetlenie ziemi w ciągu roku. I tu tak zrobiłam akurat. I tu jeszcze są zjawiska atmosferyczne latem. Tak to wygląda. O, czekajcie. Nie no, mi się podoba na razie ten efekt, ale myślę, że... Całościowo wam pokażę w nowym vlogu, bo właśnie teraz to skończę. A ja już z wami będę kończyła tego vloga. Myślę, że wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę. I widzimy się już w piątek za tydzień o 17:00. To na razie, pa!